Mam wątpliwości, czy w ogóle te sesje jakoś ci pomagają. Nie słuchasz mnie, przez co sprawy trochę się... zjebały. Teraz już cię opuszczę, Josh. Czas, żebyś zrozumiał, że są rzeczy straszniejsze niż wytwory niezrównoważonej wyobraźni i użalającego się nad sobą rozpuszczonego gnojka! Było tak wielu, którzy się o ciebie troszczyli, bo chcieli ci pomóc! Ale ty na każdym kroku musiałeś odpychać ich od siebie. I teraz jesteś całkiem sam. Chociaż sądząc po odgłosach, długo sam nie będziesz. Nie, długo sam nie będziesz. Oddychaj głęboko, Josh. Oddychaj. To się nie dzieje. Byłyśmy tu całkiem same. Nie, tylko nie to. Całkiem same. Ale już jesteś z nami. Z rodziną. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie w spokoju! Idźcie sobie! Teraz czemu nas nie uratowałeś, Josh? Albo się wypisz... Czemu chciałeś naszej śmierci? Nie umarłem. Przysięgam. Przysięgam, szukałem was. Nie mi rozkazywać! Nie możecie mi rozkazywać! Tego właśnie chcesz? Nie!
Czemu to robicie? Zostawcie mnie! Czemu to robicie? Czemu nas nie uratowałeś, Josh? Czemu chciałeś naszej śmierci? W życiu nie sądziłam, że to z bliska będzie tak wstrętne. Tak. Wiem, było w nim coś dziwnego, ale... Znaczy... Ten Wendigo miał bliznę. No i? Już ją widziałem. Nie bardzo rozumiem. Widziałem stare zdjęcia kolesia z taką samą blizną i on przemieniał się w Wendigo. Żartujesz? To jeden z górników, który ugrzązł tu w latach 50. w tym zawale. Wychodzi na to, że to coś ma 80 lat. Co najmniej. Dziarskie jak na dziadka. Urządziły tam jatkę. Zabiły masę ludzi. Zabiły? Czyli jest ich więcej? O tak. Jak dużo? Za dużo. Chyba jesteśmy blisko gniazda. Po czym wnosisz? Sama nie wiem. Nagle jakoś fatalnie się poczułam. Ja też. Nie mam ochoty tam wchodzić. Innej drogi nie ma. Mike? Czy to jest to, co myślę? Kurde. Wygląda jak grób. Zobaczyć. Patrz. Tutaj wcześniej był krzyż. Czyli tu została pochowana. Ale... Kto ją wykopał? Powinniśmy iść. Dobra, wchodzę tam. O, chodź, wszystko gra. Na pewno? A jeszcze żyje. Wielu tak mówiło. O, kurwa. Nie czujesz palców. Wiem. Ruszaj się. Nikt nie lubi zimnych tyłków. Chociaż tempo jest niezłe. Znaczy nieważne. Zaraz. Miało już nie być głębiej. Ja tego nie powiedziałem. Mówiłem, że wszystko gra. Bo nie ma tu żadnych rekinów, czy czegoś tego rodzaju. Rekinów? Super. Dzięki. Wybacz mi, Beth. Nie mam wyboru. Tylko tak mogę utrzymać się przy życiu. Jeśli ktoś to znajdzie, przepraszam, musiałam. Nie miałam wyjścia. O co jej chodzi? Jezu. Beth, to była Hanna. Nie,
przecież... Michael... To bez sensu. Michael, to na pewno była ona. Tylko wtedy ma to sens. Beth zginęła od upadku. No i co? Co to znaczy? Więc Hannah ją pochowała. Cholera. Ja pierdolę. Hannah była tu uwięziona. Nie wierzę w to! Umierała tu z głodu. Była zdesperowana. Kurwa! Musimy znaleźć Josha. I to już. Robi się głębiej. Za! Okej. Hej, dno się podnosi. Damy radę. Boże, przestań, bo zapeszysz! Dobra. Chodź. Jezu! Ona! Jezu! Widzisz to? Chyba się pożegał. Stój. Czekaj. Chyba coś widziałem. Nie możecie. Nie możecie mi rozkazywać. Już nie możecie. Nie będziecie. Nie będziecie mną sterować. Już nie będziecie mi więcej rozkazywać. Nie będziecie mną sterować! Okej. Ufam wam. Co z nim jest? No nie wiem, chyba odleciał. Josh! Mike! Josh! Człowieku! Nie bij mnie, proszę. Bo odpłynąłeś jak cholera. Full metal jacket. Myśleliśmy, że już po tobie. Josh, Hannah była tu na dole przez... całe tygodnie? Miesiące? Ona odkopałaby... Sam. Mike. Ej, chodźcie, spieprzajmy stąd. Okej. Josh, czy masz ze sobą klucz do kolejki? Mam. Widzicie to?
To wyjście na powierzchnię. Ruchy. Nie ma opcji, żeby Josh się tam wspiął. Okej. Podsadź mnie, to polecę powiedzieć reszcie, że wszystko gra. Dobra. Jasne, okej. Wróćcie z Joshem drogą, którą przyszliśmy, do schroniska. Uważaj na siebie. Tak, wy też. Dobra, idziemy, pojebańcu jeden. Nie musiałeś bić mnie tak mocno. A, tak. Przepraszam za to, stary, ale myślałem, że zabiłeś Jess. Sorry, okej? Wiem. Jess? To ty? Chryste, Jess. Co ci się stało? To kurwa cud, że ty jeszcze żyjesz. Jakim cudem się tutaj znalazłaś? Magia. Coś tam sobie robiliśmy. Potem... To... Nie wiem. Co? Nie wiem. Stałam przy oknie i nagle widziałam szkło i śnieg, a potem jakieś dziwne coś, kurwa, zaczęło mnie ciągnąć. Jezu. I trafiłam tutaj. O Boże. Możesz iść? Tak. Chodź, Jess.
Jess? Gdzie teraz? Dobra, Jess, idziemy. Cię to? O, Boże. Dobra. Dobra. Ruszaj. Musimy się z tym wydostać. Idę szybko. No dalej. No już. No już, no już. Jess! No dalej. Jess.
sam. Szlak. Mike! Rany. Kiepsko wyglądasz. A będzie gorzej, jeśli tu zostaniemy. Szybko. Sprawdźmy piwnicę. Może ktoś jeszcze został. Posłuchaj. Jeśli ktoś przeżył, to pewnie został w piwnicy.
No to jak oceniasz nasze szanse? Hmm? Próbuję o tym nie myśleć. Jazda, są druhni! Raz! Musimy spadać już! Już! Thank you.
No to jak oceniasz nasze szanse? Próbuję o tym nie myśleć. Jazda, są trupy! Raz! Musimy spadać już! Już!
No to jak oceniasz nasze szanse? Hmm? Próbuję o tym nie myśleć. Jazda, to druk mi teraz raz! Musimy spadać już! Już! No to jak oceniasz nasze szanse? Hmm? Próbuję o tym nie myśleć. Jazda, to druk mi teraz raz! Musimy spadać już! Już! Stój w miejscu, ani
Starszy gość. Nie wiem, jak go opisać, to znaczy... Według zeznań na początku myślałeś, że was prześladuje. Czy ktoś z was jeszcze tak myślał? Tak, ale... Czy to możliwe, że ktoś z nich go zabił? Co? Nie, wy nic nie rozumiecie, nawet nie rozumiecie... Skoro was zaatakował? On ocalił mi życie. Widziałem, jak umierał. Słyszałam Jessica. Sama nie wiem, jakim cudem i czemu tam była, ale na pewno ją słyszałam. Będziecie przesłuchiwać tego jełopa? Dacie mu ode mnie popalić? Słucham. No jełopa, pana mięśniaka, Matthew Fochmistrza. Czy powinniśmy o czymś wiedzieć? O nie, no gdzie tam ludzie? Przecież on tylko zostawił mnie, żebym zdechła. Pieprzonej, walącej się wieży, skurwysyn gnój jeden cholerny. Byłem tam. Ja pierdolę i przecież mogłem coś zrobić. Próbowałem, kurwa, coś zrobić. Nie dałem rady. Jak znalazłaś się w kopalni? Coś mi złapało. Zaciągnęło i... A co widziałaś? Nie wiem. Kompletnie mu odjebało. Chciał nas skrzywdzić. I byłem pewien, że to on zaatakował Jess. Byliśmy blisko. Przynajmniej tak myślałam. Kiedy zniknęły jego siostry, przyszedł do mnie.
Powiedział, że tylko ja potrafię go zrozumieć. Myślałam, że coś nas łączy. Jeśli potrzebujesz z kimś pogadać... Nie trzeba. Czasem, po traumatycznych przeżyciach... Mówię, że nie trzeba. Czemu uderzyłeś Josha? Zachowywał się jak szaleniec. Musiałem go powstrzymać. Przecież mówiłeś, że był związany. Tak, ale... Okej. Wiem, że to kiepsko wygląda. Nie rozumiecie mnie. Próbował pomieszać nam wszystkich w głowach. Ja dźgnęłam go i próbowałam uciec, ale wtedy nie wiedziałam. Przysięgam, nie wiedziałam! Czego nie wiedziałaś? Kogo dźgnęłaś? Tego psychopatę. Nie wiedziałam, że to Josh. Myśleliśmy, że to prawdziwy morderca. Skąd mieliśmy wiedzieć, że Josh miał piłę i broń? O mój Boże! Twoja koleżanka Ashley mówiła, że próbowała ci pomóc. Nie. Podobno wołałaś o pomoc. Nie. To nie ja. Mike. Co pamiętasz? Przyszedł po mnie. Przyszedł. Przyszedł? Gdzie on jest? Przeżył? Posłuchajcie, nie obchodzi mnie, czy mi teraz wierzycie, czy nie. To nieważne, bo w końcu i tak uwierzycie. Musicie zejść do kopalni. Co jest w kopalni, Sam? Widziałam, co tam jest i oddałabym wszystko, żeby o tym zapomnieć. Powtarzam. Czy to... O kurwa! Nie patrz! Nie!